Cześć, witam na kanale Info Prawa. W dzisiejszym filmiku o tym, jak siać koper ogrodowy, czyli popularny koperek i dlaczego ten koperek się nie udaje i co zrobić, aby uprawa się udała. Pora na się koperku, Posłuchajcie. No i standardowo polecam moje produkty. Książka jak uprawiać warzywa jest to książka o uprawie aż 64 warzyw, no jest to bestseller ponad 20 tysięcy zakupionych egzemplarzy. Planer warzywnika moja nowa książka dzięki której przejdziecie cały sezon uprawny miesiąc po miesiącu. Zakupiliście już sporo tych planerów, bardzo wam dziękuję. No i oceny są bardzo dobre. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. No to jak ten koper wysiewać? No bo wielu się koperek nie udaje. On się nie udaje głównie przez atak mszyc, gdy koper jest mały. O czym za chwilę. Najpierw, jednak podstawowe informacje. Stanowisko: najlepiej słoneczne, osłonięte od wiatru. Ja polecam koperek uprawiać bez osłon, to znaczy, no można go uprawiać w. Tunelu foliowym lub w szklarni, szczególnie na zbiór wiosenny lub jesienny, no ale bez osłon koperek bardzo dobrze się uda, czyli bez, bez tego tunelu, bez tej szklarni. Koperek sieje się od marca do sierpnia, czyli jest bardzo długi czas, gdzie można ten koper wysiać, a nawet może się uprawa udać z siewu wrześniowego. No i koperek można też wysiać przed zimą w celu szybszego zbioru wiosną, no ale jest to jednak ryzykowny wysiew. Teraz jest idealny termin na siewy. U mnie są cztery odmiany: Samson, Szmaragd, Lucullus, Ambrosia. No i są to bardzo dobre, bardzo dobre odmiany. Polecam wam te odmiany wysiewać. Koperek lubi glebę żyzną i dosyć przepuszczalną. Można do gleby dać kompost, obornik granulowany czy też obornik zwykły. Chociaż w przypadku tego zwykłego obornika, no to polecam uprawę kopru w drugim, trzecim roku po oborniku. Głębokość siewu 1-2 cm. Rozstaw. No i tutaj jest bardzo różnie, bo testowałem i pokazywałem Wam już różne uprawy. Siew bardzo gęsty i siew w miarę rzadki. I tu i tu uzyskiwałem bardzo dobre zbiory. No lecz teraz bardziej podoba mi się taki gęsty siew. Pokazywałem Wam już w uprawach jak przerzedzam koperek. No i właśnie dzięki temu mam kopery mniejszy. Potem mam troszeczkę większy. Większy i już taki koperek docelowy. Często już kwitnący, bo też takie później sobie zbieram. Chodzi mi o to właśnie, że mam wielokrotne zbiory z tej samej grządki dzięki temu, że wysiałem nasiona gęsto. Docelowy rozstaw to tak co 5-10 cm w rzędzie, co 20-30 cm między rzędami. Ja sieję właśnie gęsto w rzędzie, między rzędami daję właśnie te odstępy. No więc teoretycznie wysiałem bardzo gęsto. No i później będę wyrywał niektóre koperki, żeby zostawić w takiej odległości w rzędzie. Ale pokazywałem już Wam właśnie, że nawet nie trzeba aż tak przerzedzać, no a i tak bardzo dobre będą zbiory. Można więc od początku do końca uprawy mieć ten koperek bardzo gęsto i będą świetne zbiory. I teraz ale, no niestety następne ale i wręcz kluczowe, no bo koperek się nie udaje. Gęsto wysiany koperek jest bardziej narażony na mszyce, to też warto, warto podkreślić. No i rzadko wysiany też jest oczywiście narażony, no a mszyce niestety dosyć szybko ten koperek niszczą. Mnóstwo ogrodników ma tak właśnie, że sieje sobie koperek, ten koperek wschodzi, no i jest radość, nie? Jest taki mały, już każdy się cieszy, ale on szybko marnieje. Marnieje wręcz w oczach, no z godzin na godzinę. I to w większości przypadków są mszyce. One nie są aż tak widoczne, jak choćby to bywa w przypadku mszyc przy bobie, bo mamy różne mszyce. Na bobie to dużo bardziej widać. Więc trzeba przypatrzeć się tak właśnie na dole i jakby co to szybko reagować. Ja wolę jednak zapobiegać niż reagować, no bo można użyć naturalny środek na mszyce, choćby pokrzywa powinna pomóc. No ja jednak po siebie przykrywam koperkową grządkę agrowłókniną białą. Ta agrowłóknina biała sprawia, że nie tylko te wschody są szybsze i pewniejsze, no ale właśnie też chroni przed tymi mszycami. No i ja sobie robię taki malutki stelaż, no choćby ze skrzynek taki można zrobić, czyli cztery skrzynki, rozciągnięta agrowłóknina biała, no aby nie była na ziemi. I owszem, może być ta agrowłóknina na ziemi, ale ja trzymam koperek załóżmy do wysokości kilkunastu centymetrów, a nawet i dłużej. No i on jest pod tą agrowłókniną cały czas. I ta agrowłóknina biała w, sto, w sporym stopniu chroni koperek przed mszycami, no a co za tym idzie przed wcześniejszym padnięciem. No i to jest właśnie ta świetna pielęgnacja. Ta agrowłóknina jest według mnie kluczowa, jeśli nie chcecie pryskać. No ja więc unikam pierwszego ataku mszycy dzięki tej agrowłókninie, czasami i drugiego, choć czasami się później zdarza, że, no, że jak koper jest większy, to tam mszyca i tak go zaatakuje, no ale już wtedy koperek jest właśnie większy i jest można rzec lepiej przygotowany na ten atak. No, a zawsze można go też zebrać no, i usunąć grządkę, jak już będzie większy. Koper nie lubi suchej gleby, ale też nie lubi gleby bardzo mokrej, więc podlewanie tak, aby gleba była umiarkowanie wilgotna. Jeśli chodzi o nawożenie, no to byłbym tutaj ostrożny. To znaczy z reguły wystarczy przygotowanie gleby przed uprawą, czyli choćby rozsypanie obornika granulowanego, rozsypanie nawozu wieloskładnikowego. No można użyć jednak choćby nawozu humusowego, czy też choćby nawozu z pokrzywy. No, i podczas uprawy dbajcie o odtwarzanie gleby, to też jest ważne. Najlepiej nie uprawiać kopru po sobie, po roślinach selerowatych, szczególnie jeśli na polu występowały choroby i szkodniki. Dobrym przedplonem są warzywa strączkowe. Dobre sąsiedztwo to jest broku, kalafior, kalarepa, kapusta, ogórek, a złe sąsiedztwo to inny koper, koper włoski, czyli fenku. No i często koper, który się sam wysiał, rośnie lepiej od tego, który my, my wysialiśmy, Tak ma dużo osób. U mnie jednak ta uprawa, gdzie sam sieje sobie ten koperek. Gdy dam agrowłókninę białą, no to zwykle udaje się bardzo dobrze. No i to by było na tyle, taki wiecie, krótki filmik, ale myślę, że treściwy. Dziękuję za uwagę, napiszcie, czy już wysialiście koperek, czy też nie. Zachęcam bardzo do uprawy, no bo taki wiecie, koper z ogórkami gruntowymi, no to potem jest mniam, mniam, no. Zachęcam do oceny tego filmiku, do komentowania, bo to też bardzo dużo daje. Ten YouTube potem widzi, że, że, e, no, że warto ten filmik polecać, a na tym mi oczywiście zależy. No i zapraszam do subskrypcji kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was serdecznie.